Nazywam się Jurek Łabiński, w klubie sztuk walki Szodnem prowadzę zajęcia z karate dla dzieci, z samoobrony dla dorosłych. Zajęcia z karate mają na celu głównie rozwój dzieci. Na zawody kładziemy mniejszy nacisk, ale każdemu z dzieci stwarzamy taką możliwość, żeby mogło brać udział w zawodach. Dzisiaj rozgraliśmy trzeci turniej klubowy karate i z tych dzieci, którym najlepiej poszło, wybierzemy kadrę klubu, która będzie uczestniczyła później w zajęciach międzyklubowych między różnymi miastami. Pani widzi w tym, że na przykład syn tutaj uczęszcza? Chciałabym, żeby nabrał nowych umiejętności, nowych zdolności, żeby potem w razie czego potrafił się obronić, żeby był bardziej gimnastykowany, żeby się wyżył fizycznie. Córka zaczęła trenować w wieku 3 lat, w przedszkolu jeszcze, więc była kontynuacja. Kładziemy również nacisk na to, żeby zajęcia były w miarę możliwości jak najbardziej urozmaicone. Staramy się w zajęciach wykorzystywać, zwłaszcza w tej kadrze sportowej, najnowsze osiągnięcia techniki. Wykorzystujemy w treningu urządzenie BioFeedback. I dzisiaj rodzice mieli możliwość wypróbowania tego urządzenia na sobie, w jaki sposób działa. Później jak już zostanie powołana kadra klubu, to każdy z dzieciaków będzie raz w miesiącu tym urządzeniem sobie poćwiczyć. Dobry i dla rozwoju fizycznego i psychicznego. Dlatego chcemy, żeby częstszą ćwiczył.
Prowadzimy również zajęcia z samoobrony, oparte głównie o karate, częściowo o krav maga i jiu-jitsu. Zajęcia kładą największy nacisk na rozwój kondycji i położenie nacisku na jak największy realizm zajęć. Treningi Jurasa są fantastyczne, super zabawa, świetna atmosfera, dużo bólu, cierpienia, ale za to mniej krwi na ulicy. Ręka tu, łokieć tu, żebyście naciskali na bak. Jak będzie bolało, to nie, wszystko klepie. Nie palce, tylko na gwiazdy, ale zrobić jedno i już nie. Treningi odbywają się we wtorki i czwartki, są dwa razy w tygodniu. Jak wygląda cały progres? Są nawet ciężkie treningi, to zależy od dnia trenera. Zazwyczaj są to wytrzymałościowe, bardzo dużo technik jest ćwiczonych. Ogólnie rzecz biorąc, odbywają się też sparingi. Co mogę powiedzieć? Fajnie jest!